Dzień z Republiką. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że znaleźliście Państwo czas, żeby nas z nami ten kilka godzin przebyć. A gośćmi warto, bo goście dzisiaj ważni, pan europoseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość w studio. Witam pana, witam Państwa. Na łączeniu troszkę dalej od nas pan poseł Marek Balt, również europoseł z Lewicy. Kłaniam się bardzo. Witam serdecznie, pozdrawiam Szczęstowy. Dzisiaj no, ważny dzień, Wielka Sobota, ale będziemy mówić o wydarzeniu z Wielkiego Tygodnia. Takie dość nietypowe, bo nie było tego od dawna. Aresztowanie księdza Michała Olszewskiego. Mecenas Krzysztof Wąsowski na naszej antenie mówił o tym w ten sposób. To jest jeden zarzut rozpisany na czterech stronach, który w skrócie sprowadza się do tego, że fundacja nie miała prawa, nie powinna, fundacja Profeto nie miała prawa i nie powinna wystąpić w tym konkursie, bo rzekomo miała nie spełniać jakichś wymogów formalnych, co naszym zdaniem jest absolutną bzdurą. Fundacja, która ten archipelag ten buduje, ksiądz, który... Tak, tak, oczywiście. I prezesem tej fundacji jest ksiądz Michał Olszewski. I po drugie, i to jest druga część tego jakby zarzutu, jakby interpretując z niego, czy wyciągając z niego tą esencję, że nie powinna na pewno tego konkursu wygrać, bo byli lepsi w tym konkursie, którzy powinni wygrać. I za to stawia się zarzuty urzędnikom w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy przy tym konkursie pracowali. W moim przekonaniu jak najbardziej uczciwie, wręcz rygorystycznie i samemu prezesowi fundacji Profeto. Czyli księdzu. Czyli księdzu Michałowi Olszewskiemu. No i w tym momencie właśnie prokurator czy prokuratura postanowiła tą sprawę zablokować. Są zablokowane środki, bo mamy właśnie zarzuty, mamy śledztwo, mamy areszty wreszcie. Budowa też staje. No, budowa staje i teraz dopiero stoimy przed taką sytuacją, że te środki mogą właśnie od tego momentu być tak naprawdę. Ministerstwo Sprawiedliwości już w styczniu wstrzymało płatności na projekt Archipelag Wyspy Wolne od Przemocy. No i teraz mamy uzasadnienie, bo ksiądz był zły. Marek Balt, europoseł z Lewicy. Panie pośle, no aresztowanie księdza na 3 miesiące z takimi kuriozalnymi w moim przekonaniu zarzutami, to chyba nie jest najlepszy pomysł na działalność tej koalicji. Myślę, że to nie są wszystkie zarzuty, o których słyszeliśmy przed chwilą, bo gdyby to były wszystkie zarzuty, to faktycznie byłoby to kuriozalne zatrzymanie. Ja nie jestem zwolennikiem aresztów wydobywczych. Jestem przeciwnikiem zatrzymywania kogoś i później próby wydobywania z niego różnych informacji. Uważam, że państwo polskie ma na tyle narzędzi, że może prowadzić śledztwo w sposób A dlaczego dokładny. Tych zarzutów, o których pan mówi, nie ale poznaliśmy ja nie wiem, do tej pory? Ale ja nie wiem. No to proszę się zapytać pana prokuratora. Ja nie jestem prokuratorem, ani nie jestem generalnym prokuratorem, ani nie jestem Jest pan członkiem tego koalicji, która sprawuje no i władzę? Czy pana zdaniem no myśli koalicja pan, że co, powinna... Informacje prokurator rozpowszechnia wśród wszystkich członków koalicji? No naprawdę, panie redaktorze, bądźmy poważni. Poruszamy się w przestrzeni medialnej. Te informacje, które są w tej chwili, możemy oceniać. A proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja będę chodził po prokuratorach i się pytał, jakie są zarzuty. Ale pan zakłada, że te informacje są no, kuriozalne, jak pan sam powiedział. Natomiast na pewno muszą być jakieś inne informacje. I zastanawiam się, skąd ta wiedza. No. No, nie skąd ta wiedza. To jest domniemanie. No, panie redaktorze, chyba pan potrafi rozróżnić z wypowiedzi, jeśli ktoś mówi coś twierdzącego, a jeżeli ktoś coś domniemuje. Ja jestem prosty redaktor. Ja jestem prosty obywatel i domniemuję, że prokuratura musi mieć podstawy, poważne podstawy i sąd musiał mieć poważne podstawy, żeby zgodzić się na 3-miesięczny areszt. Informacje o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości, mieliśmy od wielu lat. Było badanie Najwyższej Izby Kontroli, która przedstawiła szereg zarzutów i złożyła zawiadomienie do prokuratury. Myślę, że w tej sprawie toczyły się śledztwa i dzisiaj mamy efekty tych śledztw. Ja jestem, jeszcze raz powiem, przeciwnikiem aresztów wydobywczych. Uważam, że aresztować można tylko i wyłącznie człowieka, który zagraża bezpieczeństwu innych ludzi lub działa bardzo na szkodę
porządku publicznego, a uważam, że prokuratura ma narzędzia do tego, żeby w normalny sposób prowadzić przeszukania, przesłuchania świadków. A to będziemy o tym mówić za chwileczkę, dopiero, bo to jest dobry temat. Zarzutów, można pewne działania Europoseł robić. Marek Bat z Częstochowy, Ryszard Czarnecki, panie pośle. No, proszę wybaczyć, ja po części tylko odpowiadam za swoje skojarzenia, ale przypomniała mi się taka piosenka z końca lat 70. jednego z bardów opozycji. Pan prokurator ma rację, mamy w Polsce demokrację. Jeżeli prokuratura ocenia, czy dany podmiot może startować w konkursie i może go jeszcze wygrywać, no to naprawdę zarzucano Zbigniewowi Ziobrze, ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, że nieformalnie rozszerza kompetencje prokuratury, ale tutaj dopiero by oznaczało, że prokuratura jest w zasadzie wszechwładna, wszechmocna, omnipotentna i może decydować o wszystkim, skoro nawet w takich sprawach wydaje werdykty, które służą potem do posłania kogoś za kraty. No, ja powiem tak. Takich wypadków, żeby ksiądz poszedł siedzieć, to było w Polsce parę, ale były to kwestie obyczajowe. Na szczęście było ich bardzo niewiele, ale za takie coś, no to ja sobie nie przypominam. Owszem, księża siedzieli w więzieniach komunistycznych, zwłaszcza w okresie stalinowskim. Muszę powiedzieć, że przypominają mi się niestety w tym kontekście znowu skojarzenia słowa wypowiedziane przez syna polskiego aptekarza z Baku w Azerbejdżanie, bardzo powszechnie szanowanego obywatela Januarego Wyszyńskiego. Ten syn nazywał się Andrzej, a potem Andrzej Wyszyński, który mówił, był prokuratorem generalnym Związku Sowieckiego, prokuratorem właśnie, który mówił: dajcie mi człowieka, a paragraf się potem znajdzie. No to jeszcze a propos, widzimy zdjęcia z naszego drona z wtorku, kiedy to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oficerowie weszli na teren nieruchomości należącej do ministra sprawiedliwości poprzedniego rządu. I jak to jest odbierane wśród pana kolegów w Europie? Czy to jest w ogóle informacja, która przedostała się poza granice Polski, a jeśli tak, to jak jest naświetlana? No, powiem wprost, no, niektórzy z europarlamentarzystów, pewnie mój szacowny kolega to potwierdzi, po prostu uważają, że ten rząd może wszystko i dobrze robi. A nawet jeżeli uważają, że robi rzeczy no dość niebywałe jak na standardy europejskie, to lepiej cicho siedzieć, no bo to jest ten właściwy rząd. Natomiast no, jednak sporo osób jest zbulwersowanych, bo to są metody, które się jednak no, nie mieszczą w pewnych standardach. Nawet określany jako dyktator premier Orban, który rządzi już piątą kadencję, a czwartą z rzędu, no, takich numerów wobec przeciwników politycznych nie robi. No, robi to w rękawiczkach w inny sposób, ustalając prawo i potem egzekwując. No, tutaj myślę, że jest to jakaś tam jazda po bandzie i nie wpływa to dobrze na wizerunek Polski, podobnie jak aresztowanie tego generała Gromadzińskiego, co się odbiło akurat bardzo szerokim międzynarodowym echem. Nie został aresztowany, został odwołany. Przepraszam, też powiemy za moment. Pan europoseł Marek Balt. Panie pośle, jak pana lewicowi, liberalni koledzy podchodzą do informacji z Polski, mówiących o tym, że posiadłości, mieszkania prywatne posłów i polityków byłego obozu rządzącego są najeżdżane przez policję o 6 rano, często bez pogwałcenia obowiązującego prawa, mianowicie nie było zawiadomienia, tego człowieka nie było na miejscu, nikt wskazany nie mógł przyjść, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tłumaczyła się pilną koniecznością włamania. Myśmy widzieli, nie wiem czy zobaczymy te obrazki, z zaklejania taśmą kamer. Panie redaktorze, nie miałem okoliczności spotkać się z kolegami w ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim. To taki tydzień, w którym jest przewidziana praca w kraju, z którego pochodzimy i de facto praca nad administracyjnymi sprawami.
Ale jeśli chodzi o tą całą sytuację, to nie znam szczegółów tego przeszukania. Mam nadzieję, że ono było przeprowadzone zgodnie z regułami, bo nie chciałbym, żeby tego typu działania były porównywane do tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość podczas swoich rządów, kiedy zamykało również polityków opozycji na ponad 200 dni. Prokurator nie miał czasu się z nimi spotkać, żeby ich zapytać o podejrzenia, które względem nich ma. Nie było stawianych zarzutów, były robione przeszukania. No, tego typu działania były w poprzednim rządzie realizowane przez prokuraturę pana Ziobro. Ja nie chciałbym, żeby obecna koalicja była porównywana do tego, co się działo za tamtych czasów. No, a to jest porównywalne, czy to jest nieporównywalne, to co się dzieje? To są podsłuchy przeciwników politycznych, które były realizowane przez poprzednią koalicję. Ja bym chciał, żeby te wszystkie procedury, które są dzisiaj realizowane, były robione w sposób uczciwy, transparentny. Jakby pan poseł przypomniał nam o tych podsłuchach przeciwników politycznych. Na czym to polegało? Bo ja w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć. Zdaje się, że ostatnio nawet pan minister Bodnar stwierdził, że na każdy taki przypadek podsłuchu była zgoda sądu. Panie redaktorze, sądy wyrażają zgody na podsłuchiwanie nawet i anonimowych ludzi. Ale to były podsłuchy polityczne, czy nie było? Dlatego uważam, że były te podsłuchy. Mamy informacje choćby o podsłuchach pana posła Brejzy. Mamy jako szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, mieliśmy informacje o podsłuchach realizowanych na prokuratorach, którzy nie zgadzali się z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości. No i wiele innych osób mogło być jeszcze podsłuchiwanych, dlatego Komisja Śledcza, mam nadzieję, tę sprawę szybko i dokładnie wyjaśni. Tam zdaje się taki moment, w którym te śledztwa prowadzone przeciwko politykom Solidarnej Polski czy Suwerennej Polski dzisiaj są prowadzone przez panią prokurator, która w 2016 roku została zdegradowana przez pana ministra Ziobro. Czy to pana zdaniem dobrze wpływa na atmosferę wokół tego śledztwa? Czy możemy być pewni, że tutaj są stosowane profesjonalne zasady badania tej sprawy? No, panie redaktorze, ostatnio słyszałem, że ta pani prokurator, która prowadzi czynności w tej sprawie, była bardzo dobrze oceniana przez pana Zbigniewa Ziobro. Chyba są nawet na to jego wypowiedzi. A o tym mówił senator Kwiatkowski niedawno w jednym z programów. Więc ja liczę na to, że wszystkie czynności prowadzone w tej sprawie będą prowadzone zgodnie z przepisami, bo ja nie chciałbym, żeby dzisiejsza koalicja, która rządzi Polską, była oceniana negatywnie i były zarzuty o łamanie jakichś procedur albo o nadużywanie władzy. Tego nie chciałbym, żeby takie rzeczy miały miejsce. Pan poseł Ryszard Czarnecki. Mamy dzisiaj chociażby informację o przywróceniu stopni służbowych prokuratorom, którzy zostali zdegradowani przez Zbigniewa Ziobro. Mamy tą panią, która, jak wiemy, oczywiście apolitycznie całkowicie prowadzi tą akcję wejścia o 6 rano, pominięcia procedur, bo przecież w ogóle wobec pisowców te procedury najprawdopodobniej nie obowiązują. To jest potwierdzenie tego, co ja mówiłem już od wielu miesięcy, że ta władza będzie miała przede wszystkim do zaoferowania ludziom, Polakom igrzyska. Z chlebem gorzej. Owszem, jeszcze ten pociąg rządowy się toczy całkiem nieźle gospodarczo, dlatego że prawica to wypracowała, dlatego że myśmy potrafili zapewnić bardzo duży wzrost gospodarczy Polski. I to się siłą rozpędu toczy. Zobaczymy, jak długo, oczywiście jak najdłużej dla Polski. Natomiast no, co do igrzysk, to oni są naprawdę bardzo dobrzy. Ich elektorat
chce, łaknie zemsty, rewanżu, jak to oni określają, chce, żeby było krwawo, no i to potrafią zapewnić. Natomiast no, to, że jest jazda po bandzie, no to przyznają nawet zwolennicy tego rządu. Tutaj przez media się przytoczyła wypowiedź z Rady Ministrów, gdzie jeden z ministrów, no domyślam się, że nie z Koalicji Obywatelskiej, tylko może z Lewicy, może z Trzeciej Drogi, tego nie wiemy, powiedział, no chyba najstraszniejszy zarzut uczynił wobec premiera Tuska, żebyśmy nie używali tych metod, jakie używała formacja Prawa i Sprawiedliwości. No, czyli też jest poruszenie po stronie koalicyjnej, podobnie jak było w przypadku przyjmowania mediów publicznych, telewizji, radia, PAP-u, że no coś tutaj jednak skrzypi, zgrzyta, że coś tu jest nie halo. To jeszcze zapytamy pana Marka Balta, bo też z kuluarów Rady Ministrów we wtorek wyciekło takie stwierdzenie, podobno przypisywane Donaldowi Tuskowi, że no nic dziwnego, że posłowie, politycy suwerennej Polski nie byli informowani o tym, że zostaną do nich dokonane wejścia albo realizacje, jak to się w tym języku nazywa, bo mafii pruszkowskiej też nikt nie informował o wejściu policji. Naprawdę? Politycy opozycji to jak mafia pruszkowska? Pan się zgadza gdzieś w głębi z tego typu sformułowaniami? Dopóki ludzie nie są skazani, nie są winni. Ja nie używam takich słów i skojarzeń. Jednak uważam, że czynności prowadzone przez prokuraturę i przez policję nie powinny być prowadzone w taki sposób, aby podejrzane osoby o popełnienie poważnych przestępstw informować o tych czynnościach. To chyba norma w służbach, bez względu na to, kto rządzi. No ale myślę, jeżeli te osoby mają immunitet. No ale te osoby mają immunitet, ale ich domy nie mają immunitetu. Immunitet jest osobisty i przysługuje zgodnie z pełnionym funkcją, ale nie obejmuje ani samochodu, ani domu, ani części ruchomych majątku. Jest gdzieś taka głęboka radość, że wreszcie można tym pisowcom dopiec. Ja mam takie wrażenie, że to są, że to jest gdzieś rok 45, 47, może 48, kiedy nastąpiła rozprawa z reakcją. Nie mam żadnej radości i pan na pewno żadnej radości u mnie nie zobaczy. Ja bardzo się smucę, że ludzie robią złe rzeczy i że później trzeba robić tego typu działania. Ale przy tym, panie pośle, sam pan powiedział, że nie należy werdyktów ferować przed formalnym wyrokiem sądu, więc proszę nie mówić, że robią złe rzeczy. Akurat, panie pośle, o księdzu Michale Olszewskim ja słyszałem, że jest to społecznik, że jest to człowiek, który no bardzo oddany dla swoich dzieł i no, może się okazać, że robienie z niego przestępcy na wyrost jest czymś bardzo niewłaściwym, aczkolwiek oczywiście no, potrzeby są, potrzeby wyborcze. Mamy za 8 dni wybory samorządowe. Ostatnio sondaże Prawa i Sprawiedliwości poszły w górę. Znowu jesteśmy liderem. To trochę inaczej chyba podawał sobie premier Tusk. Więc rozumiem, że tutaj jest jakiś teatr. Tylko, że może lepiej, aby nam jeszcze dwie, nie grać, no nie tak, grać tutaj roli panowie, klaskacza dla władzy. Rzeczy, która jest dość istotna w święta. Centralnego Biura Śledczego. Później był posłem Prawa i Sprawiedliwości. Później był społecznikiem, a później był oskarżonym o wiele różnych złych rzeczy. Więc i później się sam przyznawał do tego, że... A co ma do sprawy ta analogia, no, jeśli dlatego, mogę zapytać, bo nie widzę tutaj związku. Ma tyle do czynienia, że różni ludzie, którzy czasami są społecznikami, czasami politykami, też mogą robić... No wie pan, wobec księdza, ja myślę, że z takiej, widzieliśmy, wyśmiewaliśmy się trochę w naszych programach z tego, co się stało w Zachęcie w czwartek, mianowicie było takie odczarowanie, takie jakieś świeckie, satanistyczne nieco obrzędy, no i wobec księdza Olszewskiego jest też taki zarzut, że był egzorcystą. No. Śmialiście się też państwo z tego, co się działo na plebanii w Dąbrowie Górniczej? A co to ma do rzeczy, do naszej rozmowy? No nie, no właśnie ma to, no to do proszę, rzeczy, że są różne. Proszę, nie, ale proszę powiedzieć, pan jest poważnym politykiem, rozmawiamy i wrzuca pan takie coś, to proszę wyjaśnić dlaczego.
No właśnie dlatego, że mówię, że różni ludzie potrafią robić złe rzeczy, nawet jeśli na co dzień też robią dobre rzeczy. Rozmawiamy w Wielką Sobotę. Również źli ludzie potrafią robić bardzo dobre rzeczy. Tutaj nie nam sądzić charaktery ludzi, a prawo w moim zdaniem nie jest stosowane równo wobec osób, tylko stosowane politycznie. Taka jest moja teza. Przejdźmy do kolejnego tematu, bo bardzo niewiele czasu nam zostało. Rząd Donalda Tuska postanowił przywrócić 5% stawkę VAT-u na żywność od 1 kwietnia. To nie żart. Będzie obowiązywała i to przyniesie oczywiście podniesienie inflacji. Tym obniżeniem inflacji chwalą się i premier, i wicepremier Kosiniak-Kamysz, i minister finansów. W jakim stopniu ci panowie się przysłużyli do zbicia inflacji w ostatnich miesiącach? Pan Marek Balt. No w taki sposób, że polska złotówka zaczęła zyskiwać na wartości ze względu na zapowiedzi, że 600 miliardów złotych z Unii Europejskiej trafi do Polski i wartość złotówki idzie do góry, przez co towary zaczynają lekko tanieć. Te towary, które kupujemy z zagranicy, to stabilizuje również polską złotówkę. Złotówka staje się istotnym elementem na rynku. A byłby pan w stanie wymienić jeszcze jakieś nazwisko osoby, która w jakiś sposób wpłynęła na to, że inflacja spada? No oczywiście. Obecna koalicja wpłynęła na to, że złotówka zaczyna zyskiwać na wartości. To takie nazwisko na G, że będę pana starał się doprowadzić do tego, że ktoś jest w Polsce odpowiedzialny nie za chodzi inflację. O Giertycha. W zeszłym roku odpowiedzialnym za inflację był, za wzrost inflacji był profesor Adam Glapiński. Tutaj w mediach bardzo szeroko słyszeliśmy, że to absolutnie jego wina, kiedy mówił, że ta inflacja spadnie. Ogólnie rzecz biorąc, ta strona opozycyjna wówczas wyśmiewała to szeroko. Są takie nawet bardzo ciekawe, pocieszne filmiki, kiedy powiedział, że spadnie do 6%. Pod koniec roku też był śmiech, było 6%, kiedy powiedział, że spadnie do celu inflacyjnego, czyli 2 plus minus 1. No właśnie to się stało, ale nie pan jakoś tego nazwiska ocen. Unika w tych rozmowach, nie wiem dlaczego. Nie mam negatywnych ocen, jeśli chodzi o predykcję sytuacji ekonomicznej w Polsce przez profesora Glapińskiego. Budziły moje wątpliwości działania banku centralnego, które miały na celu skupywanie papierów dłużnych Polski, bo o ile sobie dobrze przypominam, trzeba było zmienić ustawę o banku centralnym, żeby tego typu działania mogły być przeprowadzone. Ale to też, myślę, oceni specjalna komisja. Bardzo krótko, pan poseł Czarnecki. Prorok Adam, można by powiedzieć, bo jednak prezes Glapiński wszystko to przewidział. Pamiętam moje wystąpienie w czasie jednej z audycji radiowych, kiedy powiedziałem, cytując prezesa Glapińskiego, że inflacja będzie spadać, powiedziałem o czasokresie, to pamiętam to, ten wybuch śmiechu, prawda? No gdzie są ci, którzy się śmieli? No ale teraz spotka go Ludowa Sprawiedliwość. Posłowie koalicji podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Stanu i za to, że w Polsce spadła inflacja, no trzeba czekać. To naprawdę z punktu widzenia wizerunku Polski, no PR-u Polski, to jest reputacji Polski, to próba odwołania prezesa Banku Centralnego, że dramatycznie zła i szkoda, że ci wszyscy, którzy kiedyś, że tak powiem, przy innych prezesach banku mówili, że nie wolno ich tknąć, dzisiaj siedzą cicho, to pokazuje jednak podwójne standardy. Panowie, musimy już kończyć, bo czas na program informacyjny. Bardzo pięknie dziękuję i życzę wesołego alleluja panu posłowi Ryszardowi Czarneckiemu i europosłowi Markowi Baltowi. Pięknie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Wesołych świąt panom, pana rodzinom. A my, proszę państwa, zostajemy z Telewizją Republika, bo za chwileczkę program informacyjny.